Jedziemy właśnie na rzepak. Wywozimy ulę. Szefu kierowca. Uśmiech do kamery. Mistrz pszczelarstwa, chciałem powiedzieć. Zabezpieczone są bardzo dobrze. Przyczepce się wkłada ulę, żeby... Zawsze możesz też wszystko powiedzieć. Wszystko się ja tam się nie chcę chwalić. Właśnie ty jesteś dobry w chwaleniu się. Gdy się chwalił, to... To co jest? Nie widzisz? Rzepak. No rzepak. No jest ta, no. Rzepak mamy. To jest kukurydza. Nie, to jest szczaw. Szczaw ponny. To będzie i tak na dospieszeniu muzyczkę wrzucę. Jedziemy po zioło. Tu już jest rzepak, na którym nasze pszczoły będą tu. Tu widać i tu. Nasze pszczoły będą przylatywać. To nie było jak kilometr. Kilometr to jest. Bardzo dobrze. Akurat, żeby się rozpędzić i wyhamować. One całe tutaj elegancko zabezpieczone. Tam już 10 uli stoi. Kolejne 10 zostanie wypakowanych. I przed sobą mamy pole rzepaku. Tam się ciągnie daleko. Bardzo fajna miejscówka. Nasz nowy zakup, przyczepka. Na resorach, na amortyzatorach. Polecamy niewiadów.pl do przewożenia uli, nie tylko. Tabliczka znamionowa. Już tu powoli kładziemy ulę na stojaki. Worki podłożyliśmy, żeby trawa nie obrastała i żeby we wlotkach miały drożne wlotki. No, będzie tu 20 uli stacjonować. Powoli tu już też się otwierają. Tak więc do rzepaku będzie idealnie. A jest tutaj z drugiej strony też jest tam za ulicą. I czekamy na miodobranie. Prace zakończone.
pszczoły wywiezione na rzepak. Tu z kolei rzepak też nie wygląda za wesoło. Może gdyby fajna temperatura przyszła, to by go tu pobudziło bardzo dobrze, ale no jest bardzo niski. Ciągnie się tam daleko do tych drzew co najmniej. No co zrobić? Tutaj kwitną czereśnie. Jedna, druga. Ten rzepak tutaj słabo. Jesteśmy w ogóle teraz w pasiece u teścia. Tak sobie to nazwałem. I to jest samosiejka faceli. Jak tu dywanik ładny. Dywanik faceli. Bardzo gęsto. Teściu jeszcze tutaj dosiewa bardzo ładnie. Super. Gęsto tej faceli. Będzie dużo miodu. Proszę, zobaczcie. I to jest samosieja, jak widać zresztą w patykach. Są takie ule. Damian zagląda teściowi tu. Sprawdza, dokłada ramki. Teściu dosiewa. Grubo. Bardzo dobrze. Żeby ten rzepak był trochę lepszy, to by tu naprawdę było super. No i zaraz się zmywamy. Mniszek też już w pełni rozkwitu. Pszczoły wywiezione na rzepak, a pogoda jak w zimie. Pada śnieg z deszczem, temperatura bardzo niska. Co jest grane, ja się pytam, panowie pszczelarze, co jest grane z tą pogodą? Który mamy kwietnia dzisiaj? 22 albo 23. I jest po prostu tragedia. I po drodze rzepak mijamy i wszędzie wygląda podobnie. Miejmy nadzieję, że jednak coś się uda zebrać z tego rzepaku. Teraz z kolei 10 czy 15 minut później mamy słomineczko. Panowie pszczelarze, tragedia. Pszczoły wylatują, zastaje ich zimny wiatr i pszczoły giną. Tak jest niestety. No spójrzcie. Jak to jest? Czemu tak się dzieje? Czy to Rosja? Czy USA? Czy to może Neo? Kurwa, dobry jesteś, mówię ci. Co tutaj się dzieje? Nie wiemy. Ale się zastanawiam. Incognito, kurwa. Incognito jestem.